Witam. Dzisiaj troszeczkę coś innego. Chciałem Wam pokazać, jak zrobić sobie taką przykładową bombkę, taką typowo choinkową, gdzieś już na święta można powiedzieć, z naturalnych materiałów, ponieważ te wszystkie rzeczy różnego rodzaju, tam wszędzie dużo chemii w dzisiejszych czasach jest, a przy okazji można coś razem z rodziną zrobić, troszeczkę czasu poświęcić razem z dziećmi, na pewno im się też to spodoba. I tutaj można sobie zrobić dzisiaj bombkę przykładowo z liści. I tutaj mam liść magnolii wzięte. Potrzebujemy na jedną bombkę 9 takich liści. Magnolia jest fajna, bo ona ma takie grubsze te liście. Tego lepiej się to robi. Te 9 liści kładziemy sobie jeden na drugie. I teraz weźmiemy sobie igłę nici i będziemy to najpierw tutaj lekko to przeszyjemy, środek, żeby nam się to po prostu nie rozpadło. Można to też spróbować takim czymś, ale no nie bardzo. I te liście powinny być takie prosto z dworu, jeszcze takie mokrawe, bo jeżeli one są suche, no to wiadomo, one będą kruche wtedy i może nam to po prostu nie wyjść. Dobrze, i zaczynamy to sobie zszywać w paru miejscach, można to łapnąć. Oczywiście uwaga na palce i wszystko z wyczuciem, nie za mocno ciągnąć za te nici, żeby to nie przeszło przez to, bo liść, wiadomo, liść jest cienki, kruchy, dlatego ostrożnie z nim. Dobrze, mamy to tutaj zszyte, teraz środkiem, słabo widać, bo te liście mokre są i odbija. Dobra, teraz bierzemy sobie jeden stąd, jeden stąd z dołu i po prostu go zszywką, cyk, złapane. Teraz to były dwa razem, teraz pierwszy omijamy, bierzemy następny i u góry go zszywką z następnym. Nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. Dobrze, teraz mamy te pierwsze dwa już są. Z trzecim jest złapany i trzeci znowu na dole. Tak przekładka, jak widzicie. Za każdym razem, żeby było przekładane. Tylko trzeba oczywiście tutaj delikatnie i z wyczuciem. No to nie jest jakieś stalowe, twarde. Dobrze, ten mamy złapany. Teraz idziemy na tego, co jest złapany i znowu następny. Także po prostu to tak przekładamy. Tego mamy złapanego, czyli teraz znowu ten. Jak tu zawsze jest u góry złapane, to zawsze musicie na dole z następnym liściem i odwrotnie oczywiście. O, teraz mamy tego na dole złapanego, idziemy do góry znowu i tego z góry będziemy łapali. Tylko też trzeba popatrzeć, żeby te liście miały w miarę ten sam rozmiar, bo jak będą różne rozmiary, to może już być problematycznie. I teraz trzeba, tutaj mamy górę złapaną, czyli teraz będą te doły i teraz jeszcze już się robi troszeczkę, że trzeba ostrożnie, żeby coś nie poszło nie tak. No i dlatego, tak jak mówię, najlepiej jak to jest mokre, bo jak będzie suche, no to już będzie problem, bo zacznie się to kruszyć, nie? Wszystko. Tego prosto z dworu, mokre najlepiej. I jeszcze ostatni. I tutaj mamy, a nie, jeszcze nie ostatni. Jakaś igiełka, myślałem, że już jestem przy końcu. Tutaj jest ostatni. Tak? Tak. Okej.
I teraz go troszeczkę zestylizować, troszeczkę to porozkładać, tylko znowu z wyczuciem, żeby nie przesadzić. Tak, jak to wyschnie, będzie jeszcze fajniejszy efekt. Także tak teraz, i teraz weźmiemy sobie tylko igłę nici. Tutaj to jeszcze przeszyjemy sznurkiem, żeby zrobić zawieszkę u góry, taką, żeby to można było powiesić. I mamy taką bombkę z liści gotową. Tutaj mamy jeszcze jedną, też zrobiłem przed chwilką. To jest z liści orzecha, tego laskowego. Także takie też można. Jest to coś innego. Aha, tutaj przeszywałem od środka szywkami, ale że te liście były miękkie, włożyłem sobie po prostu pasek papieru, żeby te szywki nie przyszły przez to. Także tak też można. Zawsze coś innego można zrobić na choinkę. Gdzieś zawiesić w domu. Zawsze coś innego. Inny kolor, inna tonacja, więcej natury w domu. Także niech teraz sobie wyschną i one się później jeszcze troszeczkę fajnie rozłożą, jak wyschną. No to wiadomo, jeszcze troszeczkę lepiej to połapie. Także będzie fajniejsze jeszcze. Także tyle na dziś i przyjemnej zabawy Wam życzę. Pozdrawiam.